Kolejny opuszczony dom, który napotkałem na swojej drodze, stoi i niszczeje. Zapomniany przez ludzi, popada w ruinę. Niewielka ilość wyposażenia mówi nam, że mieszkańcy żyli raczej skromnie. Jak widać, większość wyposażenia jest już całkowicie zniszczona. Czas niestety nie oszczędza niczego. Na półkach starego kredensu zostało jeszcze troszkę porcelany i kilka aluminiowych monet. Niegdyś były w obiegu w polskich sklepach. Teraz są już tylko historią. Tuż obok stoi piec kaflowy, który niegdyś ogrzewał całe to pomieszczenie. Można było również w nim upiec ciasto. Z boku tego pieca jest piekarnia. Kolejny talerzyk. Na pewno polski, jednak nie widać już nazwy, ale pewnie to będzie chodzież. Tutaj mamy salon. Zobaczcie, że prawie cały tynk już odpadł. Odpadający tynk uświadamia nam, że czas nie oszczędza nikogo ani niczego. Thank you.
Neptun. Mamy nawet kalendarz. 1997 rok. Tu mamy piec kaflowy. Całkiem fajne wzory. Tu mamy zdjęcie ślubne byłych mieszkańców. Dom może niewielki, ale mam nadzieję, że warto było tutaj wejść i zobaczyć, jak niegdyś mieszkali. Tu mamy jeszcze ziemiankę. Może zajrzymy do środka. Widać, że ziemianka częściowo się już sypie. Dlatego musimy być tutaj ostrożni. Bo jeśli coś by takiego się miało wydarzyć, raczej nikt by mnie tu nie znalazł. Nie ma tu nic ciekawego. Nie będę ryzykował i wchodził tam głębiej. Zobaczcie, ta część usypała się już po prostu. Trzeba stąd znikać. W tym miejscu będę żegnał się już z wami. My się widzimy znów w kolejnych moich odcinkach. Teraz wypadają one w różnych terminach, dlatego możecie mnie oczekiwać w każdej chwili, najprawdopodobniej we wtorek lub w piątek. Trzymajcie się. Do zobaczenia.